Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków. Wydawnictwo Deadline przedstawia Piotr Krysiak. Dziewczyny z Dubaju. Czyta Filip Kosior. Produkcja Piquevois.com Dziewczyny z Dubaju. Podłemu życiu plujmy w pysk. Miłości czystej, niespodzianej, sławny błysk bo któż zabijałby i kradł, gdy starczy uśmiech, wdzięk i szyk i trochę szmat? O kurwy wędrowniczki o prosty, jasny, piękny świat o kurwy wędrowniczki o prosty, jasny świat fragment piosenki Kurwy wędrowniczki Stanisława Staszewskiego. Wstęp. Te dziewczyny były i są wyjątkowo piękne. Obok wielu z nich do dziś nie sposób przejść obojętnie. Wszystkie próbowały swoich sił w modelingu. Większość brała udział w wyborach mis. Wielokrotnie z powodzeniem. Dlaczego zatem handlowały swoim ciałem? Wielokrotnie podczas pisania tej książki zadawałem sobie pytanie, czym różni się dziwka pracująca w agencji towarzyskiej czy przy drodze od ekskluzywnej prostytutki. Poza ceną oczywiście, bo ta potrafi być sześciokrotnie wyższa, gdy chodzi o godzinną usługę. Na pewno praca ekskluzywnych dziewcząt do towarzystwa ma więcej zalet. Nie marzną jak tirówki. Spędzają czas w luksusowych hotelach lub na jachtach bogatych szejków, podróżują samolotami czy helikopterami w najbardziej egzotyczne zakątki świata. Spędzają ze swoimi klientami dzień, weekend, tydzień, a zdarza się, że zostają na dłużej. Jednak wbrew pozorom to właśnie ekskluzywne dziwki wstydzą się tego, co robią bardziej niż te tanie. Część z nich spotyka się tylko z obcokrajowcami, odrzucając oferty Polaków. Zazwyczaj od razu zastrzegają, że obsługują wyłącznie cudzoziemców. Odmawiają spotkań w restauracjach czy na mieście. Wydaje im się, że są cwańsze, sprytniejsze, mądrzejsze, a przede wszystkim lepsze od swych tańszych koleżanek po fachu. Wierzą, że nikt nigdy nie dowie się, co robią z obrzydliwie bogatymi mężczyznami pod przykrywką naprawdę wiarygodnych kłamstewek. Pilnie strzegą swojego sekretu. Kłamstwo to ich pierwsze imię. Wiele prostytutek, które opisuje, wiodło jednocześnie drugie życie. Miały chłopaków, partnerów, a niektóre nawet mężów i dzieci. Żaden z nich nie wiedział, co naprawdę robi jego wybranka. A kłamać wcale nie było łatwo. Większość twierdziła, że jeździ na sesje fotograficzne, targi motoryzacyjne czy budowlane. Nawet kilkutygodniowy pobyt w kurorcie pełnym milionerów potrafiły wytłumaczyć akcją promocyjną ekskluzywnych marek, podczas której miały jedynie prezentować ubrania czy rozdawać ulotki. Zdarzało się jednak, że wpadały. Niekiedy ich partnerzy opuszczali je po cichu, nie zdradzając nikomu, co było prawdziwym powodem rozstania. Wstydzili się przyznać, że przez miesiące, a czasami lata, Sypiali, a czasem nawet mieszkali z dziwką, która częściej spełniała fanaberie seksualne biznesmenów niż pragnienia swojego partnera. Zdarzało się jednak, że oszukany chłopak, chcąc się zemścić, denuncjował inne prostytutki, wydzwaniając do ich bliskich i zdradzając im ich najgłębiej skrywaną tajemnicę. Ekskluzywne dziwki najbardziej boją się wpadki. Wiedzą, że partnerzy najczęściej nie akceptują ich mrocznej strony, choćby dzieliły łóżko z najpotężniejszymi i najbogatszymi tego świata. Dla tych dziewczyn kurestwo to zapewnienie sobie jak najwyższego standardu życia. Cel? Uwieść bogatego, najlepiej starszego mężczyznę, który będzie w stanie zapewnić im bezpieczną przyszłość. I ku mojemu zdziwieniu, wielokrotnie im się to udaje. Wśród opisanych przeze mnie bohaterek znajdziecie między innymi polską Pretty Woman, która jeszcze kilka lat temu nie potrafiła powiedzieć słowa po angielsku i nie śmierdziała groszem. Dziś jest w stałym związku z multimilionerem, który rzucił dla niej dobrze wykształconą żonę, matkę jego dzieci. Pretty Woman mieszka z nim w rezydencji wartej blisko 75 milionów złotych w jednej z europejskich stolic. Wstyd i strach przed odkryciem prawdy paraliżują dziewczyny do towarzystwa i budzą ich agresywną reakcję nawet na najbardziej delikatne pytanie. Nigdy nikogo nie było mi tak trudno nakłonić do rozmowy, choć zapewniałem im, co oczywiste, pełną anonimowość. Na hasło prostytucja, wyjazdy z biznesmenami reagują jękiem, setką bezsensownych pytań, a nawet groźbami. Jako reporter rozmawiałem z różnymi ludźmi, od tych, których dotknęła tragedia i potrzebowali pomocy, po gangsterów i zabójców. Przeprowadzałem wywiady z pedofilami i ich ofiarami, z celebrytami, ale i prezydentami miast, posłami, ministrami, premierami czy prezydentami naszego kraju. Naprawdę nie sądziłem, że próba rozmowy z anonimową dziwką sprawi mi tyle trudności. W Polsce prostytucja nie jest karalna. Przestępstwem jest czerpanie korzyści z nierządu i nakłanianie do uprawiania prostytucji. Ekskluzywne dziwki są tylko świadkami. Dlatego pisząc tę książkę, zmieniłem ich imiona, by postronne osoby nie mogły tych kobiet zidentyfikować. W przypadku prostytutek znanych z mediów, bo bywają celebrytkami, zmieniłem też inne dane, jak miasta czy państwa, w których mieszkają czasem płeć dzieci czy ich liczbę. Wiele miejsca poświęciłem też sutenerkom, których inicjałów postanowiłem nie zmieniać. Nazywam je burdelmenedżerkami, ponieważ zasługują one na bardziej ekskluzywne określenie niż zwykła burdelmama. Wydarzenia, o których piszę, miały miejsce w latach 2005-2009. Dopiero po kilku latach w mediach zaczęły pojawiać się informacje o tej pierwszej w Polsce seksaferze, w których padały nazwiska piosenkarek, artystów, sportowców, biznesmenów. Wśród sutenerek znalazła się córka znanego rockmana i myślę, że dlatego aferę tę nazwano seksaferą w showbiznesie, a Joannę B. uznano za główną sutenerkę w kraju. Czy słusznie? Mechanizm pracy burdel menedżerek był banalnie prosty. Korzystając z prywatnych znajomości czy portali społecznościowych, wyszukiwały dziewczyny, które prezentując się jako modelki publikowały swoje roznegliżowane zdjęcia. Odwiedzały też stronę agencji modelek, wysyłały wiadomości z ofertami pracy i czekały na odzew. Nie wspominały o prostytucji. Jeśli upatrzone dziewczyny się nie odzywały, atakowały ponownie. Zdobywały numery telefonów i dzwoniły dopóty, dopóki nie dopięły swego lub nie usłyszały kategorycznego nie. Polowały też na uczestniczki konkursów piękności, nawet na ich zwyciężczynie. Tam zresztą najłatwiej było złowić towar pierwszej klasy. Latający burdel zorganizowany przez Emilię P. i Karolinę Z., współpracujące ze sobą koleżanki, działał jak dobrze prosperująca amerykańska korporacja. Można było w nim zrobić karierę od ekskluzywnej prostytutki do burdelmenedżerki. Ale też, jak w większości korporacji, należało przejść kolejne szczeble kariery. Dlatego dziewczynie raz wciągniętej w tryby kurewskiego świata ciężko było się z niego wydostać. Zresztą nie każda chciała. Wyobraźcie sobie, że dziewiętnastolatka jedzie do pracy na wakacje i przywozi z nich kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych. Czy taka dziewczyna pójdzie kiedykolwiek do normalnej pracy? Korzystający z ich usług mężczyźni to najczęściej zadbani biznesmeni, nie tylko panowie po pięćdziesiątce, ale także wysportowani trzydziestolatkowie, którzy nie chcą tracić czasu na podrywanie dziewczyn w tradycyjny sposób. Zamiast długiego randkowania, z którego nigdy nie wiadomo co wyniknie, wolą niezobowiązujący seks z piękną kurewką. Stać ich, by słono za to płacić. Zdumiało mnie, że choć ekskluzywny latający burdel działał kilka lat, to nie zainteresowały się nim grupy przestępcze. Żadna z opisywanych przeze mnie sutenerek nie musiała się nikomu opłacać. Czy burdel menedżerki były tak sprytne? Czy też gangsterzy nie zauważyli ich istnienia? Wiele razy przytaczam w tej książce dialogi między prostytutkami, klientami i burdel menedżerkami. Nie dlatego, że tak jest łatwiej, ale wydaje mi się, że właśnie one najlepiej pokazują tę aferę i jej bohaterów. Tylko ich prawdziwe rozmowy są w stanie odzwierciedlić. Co rzeczywiście się działo, oddać emocje, ale i scharakteryzować dziewczyny. Mógłbym te rozmowy podszlifować, poprawić pisownie czy zredagować, żeby się je lepiej czytało, ale wtedy nie byłyby tak mocne i tak realne. Dziewczyny z Dubaju zabiorą Was w podróż do rzeczywistości. Mam nadzieję, że wielu młodych ludzi, przyszłych czy obecnych rodziców ta książka skłoni do refleksji, chwili zastanowienia ale też do zwykłej ostrożności, gdy najukochańsza córka postanowi wziąć udział w wyborach MIS czy zamieścić swoje zdjęcia w agencji modelek. Postanowiłem pokazać w tej książce nie tylko podwójne życie dziwki, ale też jej klientów. W tej historii znajdziecie więc piękne dziewczyny, bogatych mężczyzn, duże pieniądze, seks i narkotyki. Piotr Krysiak Operacja Szejk Halo? Odbiera Weronika. No wiesz co, bo pojedzie z tobą do Barcelony ta Kamila. Kamila jest taka mało kumata i ona słabo po angielsku. Ta dziewczynka, tak? Tak, no. Słuchaj, to może byś się nią zajęła. Jeszcze, wiesz, teraz do mnie pisze, że okres dostała, nie? Ja jej mówię i wytłumaczyłam, żeby wzięła gąbkę i nożyczki. To ty jej tam wytniesz i jej powiesz, jak jej tam tłumaczyłam. Ona mówi, co ty gadasz takie rzeczy? Ona jest taka kochana, słodka, śmieszna. Ona ma osiemnaście lat. Dwadzieścia, dwadzieścia poprawia ją Weronika. Ale wiesz, ona ma rodzinę, ona ma ośmior rodzeństwa. Wyobrażasz sobie, kurwa, z troską mówi Emilia P. Kurwa, no biada z nędzą. Słuchaj, ona dostanie siedemset euro, a ty osiemset. A jeśli byście się umówiły, że zostaniecie dzień dłużej, to tysiąc trzysta ty, a ona tysiąc dwieście dyktuje Emilia P. Dobra. Jeżeli będziecie dzień to dostaniecie po tysiąc euro. Dla ciebie jest osiemset, dla niej siedemset. To może i nie mów, że masz więcej. Od kogo mam wziąć? dopytuje Weronika. Wojtek ci da. Okej. Okay. Nie wiem co tam będzie. Co chwilę jakieś dziewczyny ode mnie tam jeżdżą. Jest Wojtek i Rusek Andrzejej, którego nie lubię. A dobra. Chciałam Ci powiedzieć, że za bilety oni muszą jeszcze zwrócić. Ja ci napiszę ile za bilety. Albo może na kartce tam będzie, bo ja wam dzisiaj kupiłam te bileciki. Hmm, nie, co jeszcze w sumie to już wszystko by było? Zatrzymanie Emi. 2 czerwca 2009, godzina 7.00. Emilia P. bardziej znana jako Emi, królowa płatnego seksu, pod przykrywką modelingu organizowała jedne z najlepszych wyjazdów w celu prostytucji. O ich zleceniach mówiła cała Warszawa, podobnie jak o cechach jej charakteru, niepohamowana, nieobliczalna, niezrównoważona. Wiele dziewczyn marzyła, by wziąć udział w tych wyjazdach, bo bywali na nich książęta i bogaci biznesmeni, ludzie kulturalni, często młodzi i przystojni, a one nie miały dużo pracy, za to stawki wyjątkowo wysokie. Emilia P. była profesjonalistką. Wiele osób jej nie lubiło z zazdrości. Tymczasem ona dbała nie tylko o relacje z klientami, ale także o swoje prostytutki. Policjanci z Wrocławia pojawiają się na ulicy Czerniakowskiej 173 w Warszawie, gdzie znajduje się prywatna klinika chirurgii plastycznej. To właśnie w niej ma przebywać Emilia P., jedna z poszukiwanych burdelmenedżerek. Funkcjonariusze szybko dostrzegają zaparkowany w pobliżu kliniki samochód podejrzanej. Jej czarne Audi A3 stoi niedaleko wejścia. Policjanci zatrzymują się nieopodal i zaczynają obserwować klinikę. Nie obawiają się, że ktoś uprzedzi Emilię P., bo ta od rana ma wyłączony telefon komórkowy. Mniej więcej w tym samym czasie dwóch innych funkcjonariuszy z Wrocławia jedzie do podwarszawskich łomianek. Zgodnie z decyzją prokuratora mają przeszukać dom byłego partnera Emilii P. Do drzwi pukają kilka minut po szóstej rano. Zdezorientowani mieszkańcy wpuszczają policjantów do środka. Ci znajdują i zabezpieczają w domu notebook i pendrive, z którego przed rokiem korzystała podejrzana. Mężczyzna, którego zastali w domu, potwierdza, że był partnerem poszukiwanej kobiety. Jednak po kilku miesiącach zorientował się, że być może jest ona prostytutką i postanowił się z nią rozstać. Twierdzi, że obecnie rozmawia z nią sporadycznie i tylko przez telefon, kiedy to ona zadzwoni. Zniecierpliwieni funkcjonariusze czekający przed kliniką w Warszawie postanawiają wejść do środka. Tam pracownica, która przedstawia się jako koordynator medyczny placówki, potwierdza, że Emilia P. znajduje się w gabinecie zabiegowym, gdzie ma przeprowadzaną rekonstrukcję nosa. Zapewnia funkcjonariuszy, że pacjentka jest w pełni świadoma i jeszcze tego samego dnia opuści klinikę. Około 13, kiedy tylko Emilia P. wyszła z gabinetu, funkcjonariusze wręczyli jej nakaz przeszukania i zatrzymania. Zdezorientowana i kompletnie zaskoczona sutenerka podpisała dokument. Jej samochód i laptop zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar i grzywien. Policjanci znaleźli też przy niej notesy, telefony komórkowe i gotówkę. Tysiąc euro i trzy tysiące złotych. Zdenerwowana Emilia P. oświadczyła, że źle się czuje. Policjanci natychmiast wezwali pogotowie ratunkowe. Lekarze mieli stwierdzić, czy kobieta jest w na tyle dobrym stanie, by można ją było przewieźć na przesłuchanie do wrocławskiej prokuratury. To tam toczyło się śledztwo w sprawie ekskluzywnych prostytutek. Po dziesięciu minutach przed kliniką pojawiła się karetka. Lekarz stwierdził, że Emilia P musi zostać zbadana przez specjalistę na ostrym dyżurze laryngologicznym. Konwój policyjny rusza do szpitala miejskiego, który mieści się kilkaset metrów dalej. Tam okazuje się, że mimo odbytego zabiegu, Emilia P może być transportowana do Wrocławia. Policjanci informują więc przełożonych, że za kilka godzin dotrą do prokuratury. Wcześniej jednak jadą z podejrzaną do mieszkania, w którym ostatnio przebywała, przeszukują je i rekwirują kolejne rzeczy. Po kilku godzinach podróży Emilia P. jest w prokuraturze. Tam ponownie zostaje zbadana przez lekarza, który nie widzi przeciwwskazań do jej przesłuchania. Stwierdza jednak, że powinna przebywać pod nadzorem lekarzy, więc policjanci przewożą Emilię P. do szpitala. Nie spuszczają jej z oczu. Przed wejściem do sali cały czas siedzi funkcjonariusz policji, który nie wpuszcza do niej nikogo poza personelem medycznym. W tym czasie inni funkcjonariusze zabrali się do spisywania rzeczy znalezionych u Emilipe. Wśród nich był żółty notatnik, który zawierał szczegółowe informacje o organizowanych przez nią castingach oraz numery do dziewczyn, które dla niej pracowały. Ta żmudna robota zabrała policjantom kilka godzin. Liczba telefonów i informacji przerosła wyobrażenia funkcjonariuszy. Każde nazwisko i numer telefonu trzeba było najpierw rozszyfrować, a potem przepisać. Już same zapiski świadczyły o tym, że Emilia P. od dłuższego czasu zajmowała się sutenerstwem na wielką skalę. Przy nazwiskach dziewczyn pojawiały się różnego rodzaju dopiski. Czy jest ładna? Na co można sobie z nią pozwolić? Jakich klientów lubi obsługiwać? Polaków czy raczej obcokrajowców? Tylko w tym jednym notatniku funkcjonariusze doliczyli się kontaktów do czterdziestu dziewczyn. Wśród znalezionych u Emilii perzeczy było wiele wyciągów bankowych. Dokumenty wpłaty 60 tysięcy złotych, wypłaty 30 tysięcy złotych, zaświadczenia zakupu co najmniej trzech tysięcy euro, rachunki za zakupy wielu butelek perfum Gucci, Chanel, Angel, Wisiorka Swarowskiego, złotej biżuterii i garderoby, sukni, korzuszków i innych ubrań. Prokurator już tylko czekał, aż stan zdrowia Emilii P. poprawi się na tyle, by mógł jej postawić pierwsze zarzuty i ją przesłuchać. Kurwa Asia, nie mam pieniędzy. Asia, nie masz jakiegoś wyjazdu za granicę, bo ja leżę i kwiczę? Prosi o pomoc jedna z polskich piosenkarek. Dwudziestego trzeciego mam tu w Polsce, na Mazurach, tak wiesz dyskretnie, nie? Odpowiada Joanna B. Sutenerka. A to jacyś Polacy? No tak, taki Janusz, on jest biznesmenem z miasta I często zaprasza jakiegoś kontrahenta I oni tam w spa na trzy dni teraz Ale coś pomyślę ci za granicą lepiej No bo ja tu w Polsce się boję, wiesz o co chodzi, nie? No wiem właśnie, Asia mi ta płyta wychodzi teraz, wiesz No coś ty, ale stare weź mi coś W kurwa Asia, ja nie mam pieniędzy, a potrzebuję trochę kaszy No dobra, coś pomyślę, dobra? Pamiętaj o mnie, dyskretnie wszystko i tak dalej, wiesz o co chodzi Asia, powiedz mi coś jeszcze z jedną rzeczą. Ty, bo gdyby mnie w telewizji zaatakowali w jakimś wywiadzie albo jakiś internauta, kurwa, napisał, jakiś gościu, żywca, to jak ja mam się z tego wypierać? Że to bzdury są jakieś. O czym ty mówisz w ogóle? Jakie wyjazdy? Chodzi o te hostessowanie, kurde, na bankietach, czy co? Ludzie są nienormalni. Przecież ty jeździsz na hostessowanie, nie na seks, nie? No, tak będą gadać, kurwa, nie? No, a kiedy pierwsze wywiady? Coś? No, zaczyna mi się. Za dwa tygodnie wchodzi singiel do radia i do telewizji. Aha, no super. Asia, weź pomyśl. Jakbyś mnie gdzieś wysłała, to by było dobrze. Jak krwicze, trochę bez kasy jestem, dobra? Dobra, dobra. Zatrzymanie Joanny B. 2 czerwca 2009 Godzina 600. Joanna B. Córka znanego muzyka rockowego. Modelka. Jej zdjęcia ukazały się chociażby na okładce magazynu CKM. Sutenerstwem zajmowała się od kilku lat. Teoretycznie wspólnie z matką Danutą B., również oskarżoną w tej sprawie, prowadziła agencję modelek. Ale była to oczywiście przykrywka. Janna B. działała na własną rękę, ale gdy interes się rozwinął, zaczęła współpracować z Emilią P. i Karoliną Z. zwaną kinią. Podsyłała im swoje dziewczyny, a w razie potrzeby chętnie korzystała też z ich dziewczyn. Dzieliły się pieniędzmi zarobionymi na nierządzie innych kobiet. Joanna B., w przeciwieństwie do Emilii P., często sama odzywała się do swoich klientów i oferowała im usługi nowo zdobytej prostytutki. Najchętniej obracała się w świecie showbiznesu. Wiedziała, że tam każdy liczy na dyskrecję i dysponuje dużymi pieniędzmi. Zdarzało się, że przekonywała klientów, by w żadnym wypadku nie korzystali z usług agencji towarzyskich, bo tam informacje szybko się rozchodzą. To miał być kolejny nudny poranek. Joanna B., Miała wstać przed siódmą i przygotować starsze dziecko do szkoły. Młodsze pewnie spałoby jeszcze przez kilka godzin, ale kilka minut przed szóstą, przed budynkiem, w którym mieszkali, zaparkowało kilka cywilnych aut. Wysiedli z nich funkcjonariusze w cywilu, wyprowadzili psa i poszli wprost do mieszkania kobiety. Drzwi otworzyła im kompletnie zaskoczona, Joanna B. Policjanci przedstawili jej nakaz przeszukania i zatrzymania, po czym zaczęli rozglądać się po mieszkaniu. Zgodnie z zaleceniem prokuratora prowadzącego śledztwo, funkcjonariusze zabrali ze sobą psa tropiącego środki odurzające, czyli narkotyki. Zwierzę, które dokładnie przeszukało mieszkanie podejrzanej kobiety, nie znalazło śladów narkotyków. Funkcjonariusze skonfiskowali dwa komputery, telefony komórkowe, karty SIM i notatniki Joanny B. Jedno z pomieszczeń w mieszkaniu sutenerki było zamknięte. Policjanci podejrzewali, że może się tam znajdować coś, co będzie świadczyć o przestępczej działalności. Joanny B. Kobieta tłumaczyła, że klucz do tego miejsca ma wyłącznie właściciel mieszkania, które ona tylko wynajmuje. Zapewniała, że nigdy z tego pomieszczenia nie korzystała. Funkcjonariusze zadzwonili do właściciela lokalu, który potwierdził jej wersję. Po kilku godzinach przerażona Joanna B. znalazła się w policyjnej izbie zatrzymań, gdzie spędziła noc. Fragment zeznań Eweliny B., jednej z ekskluzywnych prostytutek. Mam swoją stronę internetową, bo jestem fotomodelką. Dostałam kiedyś maila z ofertą pracy, podpisała się Karolina. Zabawa i spędzanie czasu z księciem z Arabii Saudyjskiej. Napisały mi, że wszystko będzie opłacone, jedzenie, przeloty, noclegi, pełny luksus, wakacje. Był numer telefonu do Karoliny. Mimo braku odpowiedzi, Karolina znalazła mój numer i skontaktowała się ze mną. Za dzień miałam dostać 350 pięćdziesiąt euro. Zapytałam, czy chodzi też o seks. Ona przyznała, że tak, ale powiedziała, że nie będę tego musiała robić, jeśli nie będę chciała. Przysłała mi też zdjęcia Bilala, kuzyna księcia z Arabii Saudyjskiej, żebym zobaczyła, z kim będziemy miały do czynienia. Ten bilal, jak się później okazało, jest młodym mężczyzną w wieku około trzydziestu lat. Przystojny cukierek, naprawdę śliczny mężczyzna, pierwsza klasa. Szczupły, wysportowany, około 183 cm wzrostu Biały mężczyzna o śniadej karnacji, z dłuższymi ciemnego koloru włosami. Wysłała mi też zdjęcia willi i miejscowości. Wszystko wyglądało jak z bajki. Zadeklarowałam, że mogę tam zostać na dwa tygodnie. W dniu wylotu spotkałam się z nią na dworcu centralnym i tam przekazała mi bilet lotniczy do Genewy i dała numer telefonu do Emi. Po przyjeździe Emi wskazała mi pokój, w którym mam zamieszkać. Byłam tam siedemnaście dni. Łącznie było czterech mężczyzn, i byłyśmy tam dla ich zabawy. Byłyśmy tylko dla nich. Byli młodzi, zadbani, pachnący. Wszyscy wyglądali jak południowcy, na przykład Włosi, ale nie wiem skąd byli. Spędzanie czasu z nimi było głównie wieczorami i koncentrowało się wokół basenu. Wychodziliśmy też z księciem i z nimi do klubów i restauracji w tej miejscowości. Ja współżyłam tylko z Bilalem dwa lub trzy razy. Inne dziewczyny też uprawiały seks. Dostałam za ten wyjazd około dwudziestu czterech tysięcy złotych. Próba zatrzymania Karoliny Z. 2 czerwca 2009, godzina 6.00. Karolina Z., kinia, burdel menedżerka, prawa ręka Emilii P. To ona wciągnęła Emilię P. do kurewskiego interesu. Kilka lat zabiegała o to, by w końcu zgodziła się z nią współpracować. Udało jej się dopiero około 2004 roku. Emilia P. przeprowadziła się wtedy na stałe do Warszawy i pomagała jej w interesach. Karolina Z. w tym czasie wyjechała za granicę do swojego partnera. Zanim wróciła, Emilia P. zdążyła już przejąć stery w biznesie. Znalazła dobrych klientów i teraz to ona decydowała o wszystkim. Jednak Karolina Z. wciąż z nią pracowała, kiedyś nawet razem mieszkały i dbały o wspólny interes. Tuż przed akcją policji Karolina Z czuła się już trochę wykorzystywana. Coraz częściej kłóciła się ze swoją wspólniczką, głównie o pieniądze. Była w bliźniaczej ciąży, niekiedy źle się czuła. Za siedem tysięcy złotych miesięcznie wynajęła dom między Wilanowem a Powsinem, w którym zamieszkała ze swoim konkubentem. Karolina Z. miała sporo szczęścia. Policjanci i doni weszli kilka minut po szóstej, jednak przed zatrzymaniem uchroniła ją ciąża. Skarżyła się, że od dłuższego czasu leży w łóżku, ponieważ źle się czuje. Funkcjonariusze zadzwonili do prokuratora prowadzącego sprawę z pytaniem, co robić w takiej sytuacji. Ten podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania czynności w domu podejrzanej. Policjanci wręczyli Karolinie Z. wezwanie do warszawskiej prokuratury, gdzie miała stawić się za 10 dni. Nie zabezpieczyli komputerów, kart SIM, ani żadnych innych rzeczy z jej domu. Ciekawe, jak to się stało, że śledczy nie mieli pojęcia o stanie zdrowia podejrzanej. Pożar w burdelu. Ten błąd spowodował, że już po kilkunastu minutach wiadomość o zatrzymaniu Emilii P i Joanny B dotarła do wielu prostytutek. Przez komunikatory internetowe czy SMS-ami dostały zakaz kontaktowania się z każdą z sutenerek. Piszący sugerowali też, by natychmiast zmieniły swoje numery telefonów. Prostytutki nie mogły uwierzyć w to, co się stało. Zaczęły się spekulacje, kto i dlaczego wsypał cały biznes. Dziewczyny wiedziały, że jak po nitce do kłębka, policja prędzej czy później trafi do ich drzwi. Od razu zaczęły przygotowywać jedną spójną wersję wydarzeń: Część pierwsza. Pieniądze i seks. Seks bomby. Każda z nich, zanim znalazła się na jachtach rodzin królewskich, w drogich hotelach czy na szybkich sponsorowanych randkach, marzyła, żeby zostać modelką. Właściwie to każda z nich na swój sposób nią była. Wiele ekskluzywnych prostytutek wcześniej lub równocześnie brało udział w różnego rodzaju konkursach piękności: od konkursów wojewódzkich poprzez te o dziwnie brzmiących nazwach, jak mis parowozów czy mis strojów ludowych. Po wielkie gale piękności transmitowane przez największe stacje telewizyjne, jak Miss Polonia czy nawet międzynarodowe finały. Niemal każda z nich miała profil w mediach społecznościowych, a w nim sporo różnego rodzaju zdjęć, dzięki którym mogliśmy się domyślić, że obnażanie się przed obiektywem to ich powołanie. Te prężnie działające miały także profesjonalne zdjęcia, które wisiały, a niekiedy wciąż wiszą na stronach internetowych bardziej i mniej profesjonalnych agencji modelek. Część ekskluzywnych prostytutek pojawiła się na okładkach czy tzw. rozkładówkach popularnych magazynów dla mężczyzn Playboya i CKM. -u. Był to zresztą ich dodatkowy atut, a burdel menedżerka za godzinę lub noc z gwiazdą numeru żądała znacznie większej kasy. Byli też klienci, którzy prosili właśnie o takie gwiazdy, niespecjalnie licząc się z kosztami. Zresztą niektóre sutenerki też brały wcześniej udział w konkursach piękności, co pozwoliło im poznawać atrakcyjne dziewczyny i nawiązać kontakty z organizatorami i współpracownikami konkursów, co z kolei owocowało szybkim i łatwym dostępem do numerów telefonów i maili kandydatek na ekskluzywne prostytutki. Zdarzało się też, że burdel chodziły do zaprzyjaźnionych redakcji, przeglądając zdjęcia i wyłudzając numery telefonów modelek przyszłych kurewek. Wśród wywalczeń sponsorowanych wyjazdów do Cannes, Saint-Tropez, na Ibizę, do Courchevel, Londynu, Bejrutu, Maroka, Singapuru, Tajlandii, Barcelony, Madrytu, Berlina, na Majorkę, Gran Kanarię, do RPA, Grecji, Monako, Genewy czy Dubaju były między innymi menedżerka największego polskiego banku stewardesa arabskich linii lotniczych, kilka pielęgniarek, ekspedientka centrum handlowego, absolwentki filologii na Uniwersytecie Warszawskim, pedagogiki, marketingu, anglistyki, ekonomii, turystyki. Jedna z nich wygrała nawet konkurs Miss Polonia, druga zdobyła kilka europejskich tytułów, inna była uczestniczką popularnego programu Top Model, kolejna zagrała epizod w filmie Sfora, a jeszcze inna, jak pisała prasa, została dziewczyną popularnego serialowego aktora. Były też takie, które przypadkiem znalazły się w tej kurewskiej maszynie i ledwo udało im się z niej wyjść. Naprawdę zasługują na podziw zwabione podstępem do pracy w charakterze hostessy, znalazły się w drogich hotelach czy na jachtach bogatych Arabów lub Rosjan, których interesował tylko seks. Niektóre potrafiły się postawić, powiedzieć nie. Inne w dyplomatyczny sposób wybrnęły z sytuacji, ale takich dziewcząt było niewiele. Niektóre te naprawdę czy rzekomo naiwne tłumaczyły się, że musiały zostać dłużej, bo burdel menedżerka powiedziała, że bilety na samolot mogą być dopiero za dwa tygodnie, a koleżanki radziły im zostać, bo takiej kasy nigdzie nie zarobią. No to zostawały. Koleżanki miały rację. Szybciej takich pieniędzy w żadnej innej, a nawet podobnej pracy by nie zarobiły. Te ładniejsze i obrotniejsze z trzytygodniowego wyjazdu mogły przywieźć nawet pięćdziesiąt tysięcy złotych plus napiwki. Książe z bajki. Santo. Tak przedstawiał się rzekomo arabski książę, którego Emilia P. miała poznać za pośrednictwem czarnoskórego mężczyzny o imieniu Chad. Przynajmniej tak twierdziła w prokuraturze. Czada poznała na jakiejś imprezie we Francji około 2005 roku. Zapoznał ich ze sobą jakiś znajomy. Nic nie wiedziała o czadzie, kim jest, a nawet skąd. To czym się zajmuje i skąd ma pieniądze też było tajemnicą, przynajmniej w wersji oficjalnej. To właśnie czad miał ją skontaktować z księciem. Książę to bardzo przystojny mężczyzna, około trzydziestki, 190 centymetrów wzrostu, dobrze zbudowany, a przede wszystkim bardzo majętny. Uwielbiający się dobrze bawić, często nie liczył się z kosztami. Wolał mieć więcej i nie skorzystać niż mieć mniej i nie móc wybierać. Za wyjątkowo piękne dziewczyny płacił nawet tysiąc euro dziennie. Santo zwykle wybierał się na zimowe i letnie wakacje w towarzystwie najbliższych kompanów Carlosa i Bilala prawdopodobnie swoich kuzynów. Obaj podawali się za Włochów, choć dziewczyny miały wrażenie, że również są Arabami. Wątpliwości miały też co do imion. Według nich mężczyźni zwracali się do siebie używając innych imion. Jednak jak twierdzą dziewczyny, obaj byli tak samo zabójczo przystojni. Przykuwali uwagę wielu kobiet. Ponad 180 centymetrów wzrostu, ciemne, dość długie włosy, kilkudniowy zarost, brązowe oczy skrywane za przeciwsłonecznymi okularami, podobnymi do tych, jakie noszą amerykańscy policjanci. Ciała wyrzeźbione w ekskluzywnych siłowniach podkreślała ciemna karnacja, dzięki której mięśnie prezentowały się jeszcze piękniej. Obaj nosili modne wtedy naszyjniki. Niemal każda z dziewczyn poszłaby z nimi do łóżka także bez pieniędzy, a były i takie, które może by za to nawet zapłaciły. Zresztą wiele dziewczyn zabiegało o ich względy, kłócąc się o nich między sobą. Jak twierdzi Emilia P., potrafiły się w nich zakochać i szukać ich po Europie. Oni jednak, co chyba typowe dla Arabów, traktowali je jak zabawki, jednorazowe narzędzia rozkoszy, ale w żadnym razie nie jak własne dziewczyny czy, nie daj Allah pomyśleć, żony. Czwarty był sam – zwany też DJ-em. Można by go nazwać kurierem między księciem Santo a Emilią P. Kontaktował się z nią, otrzymywał od niej maile ze zdjęciami dziewczyn, dokonywał selekcji, przekazywał Emilii P. pieniądze. Dbał też o to, by prostytutki stosowały się do książęcego regulaminu. Dziewczyny miały być czyste, piękne, pachnące i wypoczęte. W żadnym razie nie mogły się pojawiać same na dyskotekach i w klubach czy puszczać się z innymi mężczyznami. Sami świta księcia bardzo przestrzegali tego regulaminu. Kilka razy zdarzyło się, że dziewczyny, które samodzielnie wyszły do miasta, musiały opuścić harem Santo i nic nie mogło tego zmienić. Przyczyną, dla której mogły natychmiast zostać odesłane do kraju, była też odmowa uprawiania seksu z księciem Santo. Dziewczynom wolno było nie zgodzić się na seks z Bilalem, Carlosem czy samem, ale nie z księciem. Książę Santo był tak przewrażliwiony na swoim punkcie, że każda nawet najdrobniejsza gafa czy nieuprzejmość prostytutki mogła się skończyć fatalnie. Kiedyś odesłał dziewczynę do domu tylko dlatego, że pomyliła jego imię. Stawiał też jasno jeszcze jeden warunek. Dziewczyna, która była już na wyjeździe, nie mogła nigdy więcej pojawić się u niego na wakacjach. Kiedy, mimo zakazu, Emilia P. zabrała ze sobą dziewczynę, która już gościła u księcia, ten za pośrednictwem DJ-a sama kazał jej natychmiast wracać do domu i nie płacił za jej podróż i pobyt. Hojny i wymagający. Był hojny tego nie można mu odmówić. Podczas niektórych wyjazdów, na przykład tych dwumiesięcznych, przez pokłady jego jachtów i sypialnie przewijała się ponad setka dziewczyn. Niektóre prostytutki nawet nie zdążyły się poznać, gdy jedna była przez pierwsze dwa tygodnie, a druga przez dwa ostatnie. Książę był jak kura znosząca złote jaja. To on pozwolił wyrosnąć Emili P. na prawdziwą, grubą rybę tego ekskluzywnego kurewskiego świata. Dlatego też bardzo dbała, by nie stracić tak cennego klienta. O organizowanych przez nią wyjazdach do szejków arabskich zrobiło się w Warszawie tak głośno, że dziewczyny same zgłaszały się na te wakacje życia. Nie, nie tylko dla pieniędzy, które rzeczywiście były bardzo duże. Zwykle u Santo było niewiele pracy, a zdarzało się, że dziewczyny w ogóle nie musiały chodzić z nikim do łóżka, choć jak pisałem łóżko w tym wypadku było dla większości przyjemnością. Po nocy z księciem każda chętnie przechwalała się, co z nim robiła i ile czasu. Dziewczyny nie miały przed sobą tajemnic, a noc z księciem nobilitowała. Santo wybierał tylko te najpiękniejsze. Ponad połowę czasu dziewczyny spędzały nudząc się w pokojach i czekając, aż bogaci Arabowie zdecydują się zaprosić je na imprezę. Emilia P. zorganizowała dla Santo trzy duże wyjazdy. Dwa do Kurszewel, początek 2008 i rok później, i jeden na Lazurowe Wybrzeże i Ibizę, lipiec-sierpień 2008 roku. Te najładniejsze mogły być miesiąc, dwa, brzydsze, tydzień lub dwa. Często zależało to od Emilii P., która najczęściej towarzyszyła prostytutkom podczas wyjazdów i potrafiła przekonać klientów, by któraś z nich została dłużej niż początkowo chcieli. Dzień za 500 euro. Emilia P. proponowała dziewczynom po 500 euro dziennie za wyjazd, przynajmniej na początku i jeśli dziewczyna pochodziła z jej stajni, wyjątkowo pięknym nawet 600 czy 700 euro. Zwykle każda z dziewczyn zarabiała tyle samo, bez względu na to, czy uprawiała z kimś seks, czy nie. Starała się być sprawiedliwa. Nie wiem, czy wynikało to z jej braku doświadczenia w zawodzie sutenerki, czy z tego, że doskonale wiedziała, na czym polega ta praca i jak często przypadek decyduje o tym, czy któraś pójdzie do łóżka z klientem, czy nie. Według nie do końca pewnych informacji, bo to tylko przypuszczenia prostytutek, Emilia P. miała za każdą dziewczynę dostawać tysiąc euro dziennie. W tym były już pieniądze dla prostytutki. Emilia P. zdecydowanie stawiała na jakość, a nie ilość. Inne burdel menedżerki stosowały natomiast stały cennik: 200 dolarów za towarzystwo, a jak będzie seks, to dodatkowe 200. Dopóki Arabowie płacili, Emilia P. nie szczędziła pieniędzy dziewczynom. Z czasem stawki zmalały albo je zmieniała. Zdarzało się, że płaciła dziewczynom po 500 euro za pierwsze dziesięć dni, a za kolejne po czterysta, A mimo to. Po kilkutygodniowym pobycie prostytutki wracały do kraju z pieniędzmi, których nie miałyby szansy tak szybko zarobić w Polsce. Te praktyczniejsze, które nie wydawały na imprezy, narkotyki, alkohol czy ciuchy, potrafiły odłożyć na małe mieszkanie w Warszawie. Kiedy zaczęło brakować nowych, atrakcyjnych dziewczyn, Emilia P. szukała ich gdzie popadnie, a stawki spadły. W dodatku Emilia P. dzieliła się z Karoliną Z, a czasem musiała jeszcze zapłacić kolejnej pośredniczce. Każda, która pomogła znaleźć chętną na wyjazd, również żądała działki. Zwykle Emilia P. płaciła za to 100 euro za dzień, więc automatycznie prostytutka dostawała mniejsze honorarium. Zdarzało się, że było tyle pośredniczek, że za dzień pracy prostytutka dostawała do ręki 250 euro. Modus operandi Emilia P. i Karolina Z. początkowo szukały dziewczyn głównie w portalu społecznościowym przede wszystkim na najpopularniejszej wtedy w Polsce naszej klasie. Subskrybuj kanał Virtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków.